Katedra Ormiańska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie to jedyny w Europie Środkowej przykład architektury o rysach orientalnych. Swoją niezwykłość zawdzięcza ludziom, którzy ją stworzyli i trzymali nad nią pieczę. Dzisiaj to im przekażemy głos. Nazywam się Franciszek Mączyński. Jestem architektem i konserwatorem. Uważano mnie za jedną z ważniejszych postaci krakowskiego świata artystycznego i architektonicznego. Zanim otrzymałem zaproszenie do Lwowa, uczyłem się w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Współtworzyłem Pałac Sztuki, Stary Teatr i Dom pod Globusem. Mój styl pracy przeszedł do historii jako Szkoła Krakowska. Katedra Ormiańska to nie pierwsza świątynia, którą tworzyłem. Jestem między innymi współautorem Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa dla zakonu jezuitów. Arcybiskup Teodorowicz, mimo oporów Wiedeńskiej Komisji Konserwatorskiej, postanowił powierzyć mi rozbudowę katedry. W swoich projektach inspirowałem się motywami ormiańskimi i bizantyjskimi. Zależało mi na tym, żeby katedra wyróżniała się na tle lwowskich świątyń poprzez orientalny i egzotyczny wygląd. Nazywam się Józef Mechofer. Jestem malarzem, witrażystą, rysownikiem, absolwentem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Szkolił mnie Matejko. Współpracowałem z Wyspiańskim. Otworzyłem ścieżkę polskiej dekoracyjności wypływającej z secesyjnej stylistyki. Stworzyłem projekt witraży do gotyckiej kolegiaty świętego Mikołaja w szwajcarskim Fryburgu. To on przyniósł mi sławę, jeszcze zanim dostałem zlecenie na wykonanie dzieł w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Mój projekt został wykorzystany do dekoracji kopuły. Stworzyłem go, inspirując się ewangeliarzem ze Skewry i iluminacjami ormiańskich rękopisów. Nazywam się Jan Henryk Rosen. Stworzyłem malowidła zdobiące ściany katedry. Twarze postaci biblijnych wzorowałem na znanych mi osobach, a barwniki na farby sprowadzałem aż ze Szwajcarii. Arcybiskup Teodorowicz zaprosił mnie do współpracy przy renowacji katedry po tym, jak zobaczył moje miniatury oparte na złotej legendzie. Jednak nigdy nie odebrałem formalnej edukacji artystycznej. Moim jedynym nauczycielem był mój ojciec, Jan Bogumił Rosen. Katedra związała mnie ze Lwowem na wiele lat. Tutaj pracowałem i uzyskałem nominację profesora Politechniki Lwowskiej. Nazywam się Dionizy Kajetanowicz. Byłem księdzem i najbliższym współpracownikiem arcybiskupa Teodorowicza. Po jego śmierci zostałem administratorem archidiecezji. Związałem swoje życie z tą katedrą. Studiowałem tradycje ormiańskie, działałem na rzecz naszej wiary. Dbałem o zachowanie jej kultury i liturgii. Za moją działalność w trakcie II wojny światowej zostałem skazany na 10 lat łagrów. Tam dalej starałem się tworzyć. Pisałem, pragnąłem pocieszać i podnosić na duchu moich współtowarzyszy. Nie dożyłem zwolnienia. Nazywam się Józef Teodorowicz. W 1902 roku zostałem arcybiskupem lwowskiej diecezji ormiańsko-katolickiej. Sprawowałem tę posługę przez kolejne 30 lat. Tyle też trwała konserwacja i rozbudowa katedry. Już na samym początku zrozumiałem jej rolę w budowaniu naszej społeczności i zadecydowałem o przywróceniu jej blasku. Zależało mi na tym, żeby wrócić w architekturze i dekoracjach do naszych korzeni.
aby katedra odróżniała się od łacińskich świątyń. Zapisałem się w historii jako ostatni arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego. Nazywam się Jacek Malczewski. Jestem malarzem. Jednym z niewielu artystów, którzy przybrali franciszkański habit. W ciągu swojego życia stworzyłem kilka tysięcy prac. Portretów, obrazów patriotycznych, martyrologicznych i fantastycznych. Nazywano mnie ojcem symbolizmu w malarstwie polskim. Zawsze ceniłem w sobie poczucie polskości, folkloru, wrażliwość na piękno ojczystego krajobrazu. W swoich dziełach skupiałem się na tematach oscylujących wokół Polski, sztuki i śmierci. Byłem silnie związany ze Lwowem. Moje obrazy wystawiane były na wielu tutejszych wystawach, a teraz dekorują ściany lwowskich galerii. Jestem Odilonem. Byłem benedyktynem i przełożonym opactwa w Cluny w X wieku. Przyczyniłem się do wprowadzenia tak zwanego pokoju Bożego. Często modliłem się za zmarłych i zapoczątkowałem obchody Dnia Zadusznego. Na kartach złotej legendy zapisano, że wdzięczne dusze przyszły do mnie w dniu mojej śmierci, by odprowadzić mnie w zaświaty. Dzięki pobożności, dobroci i łagodności za życia nazywano mnie Archaniołem Mnichów. Później mówiono, że byłem czołową postacią mojej epoki. Po śmierci uznano mnie za świętego i ustanowiono patronem dusz czyśćcowych. Prace zapoczątkowane przez arcybiskupa Józefa Teodorowicza kontynuujemy my, konserwatorzy. Funkcjonowanie katedry jako magazynu przez kilkadziesiąt lat poważnie wpłynęło na stan zachowania samego budynku oraz dekoracji wnętrza. Odpadające tynki, wymyta pobiała, malowidła zanieczyszczone, popękane, z licznymi zaciekami i plamami. Tak prezentowała się ta niezwykła budowa, kiedy przejęliśmy nad nią pieczę. Dzięki intensywnym staraniom wielu osób, instytucji i organizacji przeprowadziliśmy niezbędne zabiegi restauratorskie przy większości malowideł. Prace są kontynuowane i mamy nadzieję, że w przyszłości całe wnętrze katedry zostanie poddane koniecznym zabiegom konserwatorskim.